Naprawdę się zawiesił Instagram. Chałwa? Chałwa słonecznikowa. Słonecznikowa. A, to się zakrywa, sorry, tak. Chałwa. Nie wiedziałeś, że się nagra? Wiedziałem, potem zapomniałem, że... Kiedy się spróbować? No! No! No tak! O! Musisz sobie ułamać. To jest, w ogóle zwróćcie uwagę, jaka ona jest piękna, jak jest szara. W sensie, to musi wyglądać jak... Stara, bez etykiety totalnie. Tak? To nie miało żadnego opakowania? To się kupuje. Jezu. Znaczy no to jest z real shit. No wiesz, tak. Że tu nikt nie przyoszukał. To jest real shit. Ale popatrzcie, im gorzej to wygląda, tym lepsze to jest. W sensie to w ogóle mogłoby grać w jakimś serialu o narkotykach, nie? Który to wygląda jak taka gruda jakiegoś dziwnego haszu. No to nie jest hasz? Tylko niedużo, to się kawałek bierze. No nie jadłem takiej, chyba nigdy takiej nie jadłem, jeszcze kolejce wezmę, bo nie wiem czy ona się różni od... Pani w sklepie mówiła, że Polacy przyjeżdżają i na skrzynki wywożą tą Dzień dobry Państwu. Witamy Was serdecznie. Proszę, Wodek Markowicz gratulujący sam sobie za świetną robotę w lesie. I Karol Paciorek, nie wiem czy zauważyliście, ale nagrywamy w tym tygodniu lesa na szczęście pod dachem, w zabezpieczonym miejscu, zgodnie z zaleceniami żeby na nas nie padało. Pani Edyty Górniak. A no tak, no to wiem. Ale otworzę okno teraz. Jezus Maria, Wodek, zamknij! Wodek, co ty robisz? Nie, jak jest okno to jest okej, bo to jednak to chodzi o to, żeby to nie spadało bezpośrednio na ciebie. A to nie są smugi kondensacyjne? Wodek, proszę cię. Proszę cię, naprawdę cię proszę. Skubany. No tu chciałem powiedzieć. Skubany. Okej. Bajcie o siebie, kochani. Odporność, ta chemia i metale ciężkie rozdają się w około 7 do 10 dni. Całą Europę tym starym. To ja totalnie się zgadzam. Te chemia i metale ciężkie rozdają się w około... Totalnie skubany. Ale skąd wiesz, że to nie jest fake? Nikt by tego nie wymyślił, stary. Nie, no wymyśliliby. Nie wymyśliliby tego. Nie, no real shit. Jestem pewien, że to jest prawdziwe. Bo ja chciałem wejść sprawdzić, czy to nie jest fake i ona ma konto prywatne. A może mieć. No może mieć. Ale ma 400 tysięcy obserwujących i co każdego jednego klika? Mhm. No to jak ona zobaczy, że była w lesie, że coś tam to mnie nie zaakceptuje. Love Light Energy Worker. Ta górniak nie ma czasu na... Ty, ona ma napisane czwartą gęstość. Ty, faktycznie. A tu 5D. O kurcze. Ona ma w opisie napisane czwarta gęstość. I tu Kacper to montuje. Wy nie wiecie, nie ma większego fana czwartej gęstości wśród naszych montażystów i chyba ludzi na świecie niż Kacper, który dzisiaj montuje. Kacper, czy mógłbyś Edytę Górniak tutaj w czwartą gęstość trochę wsadzić na chwilkę chociaż? Na każdej planecie istnieje życie. Jest to wiedza znana od bardzo dawna, ale była chroniona, ukryta bardzo, bardzo, bardzo szczelnie przez przynajmniej 40 lat. Była ukrywana głównie przez głowy państw. Bardzo ciekawy wątek. Myślę, że na YouTube channel porozmawiamy o tym. Ale słuchaj, najważniejszego. Jechaliśmy z Lwowa do Peremyślan i jechaliśmy tym razem przez Biberkę. Przez Biberkę. Biberka. A, Biberka, wiadomo. I wujek myślał, że tam będzie lepsza trasa. Potem jak wracaliśmy jednak normalną trasą z Peremyślan do Lwowa, to okazało się, że w ogóle wyremontowali nam, zrobili nam drogę między Peremyślami a Lwowem. Od kilkudziesięciu lat nie było tam dobrej drogi, wszystko dziurawe było zawsze. Tak, asfaltowa. Okay. Jakiś oligarcha potrzebował drogi dojazdowej do jakiejś swojej posiadłości przez Peremyślan zrobił drogę dobrą. I wujek mówił z mamą do mnie, my ci musimy, Wodek, pokazać Louvre nasz tutaj pod Lwowem. Louvre! Ty nawet nie wiesz, że my mamy tutaj takie cuda. I jedziemy po takiej małej dróżce, ale ewidentnie zrobiona na nową, tylko po prostu taka wąziutka, długo jedziemy, z której gdzieś długo. I nagle pojawia się taki szlaban i wychodzi jak żandarm, że nie możesz sobie po prostu wjechać do posiadłości, a to posiadłość jest taka, wiesz, okuta. To jest prywatne? Tak, no to zaraz powiem. Oligarchy. To jest jakiś hotel czy coś. Okej. Okay. Ale wybudowany jest jakby na środku niczego, z ogromnym sztucznym jeziorem i własną cerkwią. I kiedyś można było tam ponoć wjechać, parę lat temu jak wujek był z mamą, a teraz ten żaden mówi, no nie można jeszcze raz wjeżdżać, kim jesteście i do kogo jedziecie. A wujek, jak to wujek? To jest Władek Markowicz, lekkostronniczy. Proszę, naprawdę zrobił taką siarę przy żandarmie? Tak. Jak dobrze! Ale powiedział, proszę YouTube'a otworzyć, sprawdzić? Tak. Zajebiście! On chce zrobić konferencję i szuka miejsca. O i wujek jest takim trolem mocnym? A dla niego to jest chleb powszedni. On totalnie taki. Zajebiście. Bo stary, on ze mnie zrobił jakiegoś takiego... I on idzie do tej budki i mówi, że tutaj zadzwoniłem do menadżera, który porozmawiajcie z nim. Tak. I mówię, a tak, to ja nie chcę i pojechał. Znaczy, trzymał twarz do końca, kiedy było warto, nie? Nice. A ja musiałem też grać, to wiesz, że no, jestem młody. Tak, oczywiście, młody wilk. Młody wilk. Ja tutaj, wiesz, złapiesz za rękę, mówię, że to nie twoja ręka? I wtedy potem sobie zgooglowałem, patrz jak to wygląda, stary. A wiesz, czemu jest własna cerkiew, żeby tam śluby można było robić, wesela, nie? A, może, no. Tak, no. A, pewnie tak. No tak, że wszystko na miejscu. Rolls Royce, nie, no wiadomo.
Wow. A propos wesela, troszkę, a propos wesela, to byłem na tym, byłem na Nowym Smorzowskim w no, pokazie prasowym. A czym jest film? No, jest tam wesele. No, jak to w tytule. Ty widziałeś wesele Smorzowskiego, to pierwsze? Tak. No, to jest znowu wesele i powiem ci, jest Smorzowski mocno poryto ma banie. Poryto już ma banie od tych wszystkich filmów swoich. No. To jest ogólnie o tym, że ludzie są dobrzy, czy ludzie są źli? O, no właśnie. No. No, nie powiem ci. No, strzelam, że ludzie są źli. Nie odpowiem na to pytanie. Czemu nie odpowiedź? Ja bym ci odpowiedział. Nie, bo nie chcę spoilować. Zwłaszcza tym, którzy się wybierają do kina. Ale nikt się nie wybiera do kina, Karol. Nie, no, dużo ludzi się na to wybiera. Co, te kina są zamknięte, nie można. No będzie, byłem też. I też nie, są otwarte. Adam napisał, przepraszam, bo się przestraszyłem, myślałem, że to jest serio. Przepraszam was, nie mogę już montować, Alesa jest poniżej moich kwalifikacji. Nie wiem, obroniłem się i wysłał zdjęcie swoje. No napisz może akurat. Co? Akurat szukamy innych montażystów. O. Sporo ludzi napisało maila o lasach, Karol. No, że ktoś jest albo studentem leśnictwa, albo się zna na tym. Czyli to, że w błędzie byłem? Ogólnie wszystko jest okej. Okay. Tak? Takie wycinki są okej, okay, one są podawane. Okej, okay. No ale przyznać, że nie to wygląda, nie? No właśnie wygląda, ale sam wiesz, jak działają media. Dlatego ja powiedziałem, ale ja tam bardzo otwarcie powiedziałem, jeżeli jestem w błędzie, wyprostujcie mnie. No. Dlatego mówię, że na zdjęciach satelitarnych bardzo dziwnie to wygląda. Ja trochę o tym poczytałem, w skrócie są ludzie, którzy się tym zajmują i o to dbają. I to jest, jeśli chodzi o wycinki, jeśli chodzi o w ogóle zalesienie Polski, to ono tylko wzrasta. Ponoć od 30 lat jest tylko więcej lasów. To nie jest tak, że jest mniej lasów, jest więcej lasów. Okay. Bardzo, w ogóle to jest obszerny temat. Dużo sporo ludzi pisało, że to jest taka gałąź nauki, której nie da się wytłumaczyć w jednym mailu. To może... Dlatego w mail. To, no. Od Julii. Plan wycinki całego zagospodarowania lasu ustalany jest w planie urządzania lasu. Jest sporządzony raz na 10 lat i na jego podstawie ustala się wycinki sadzenia. Kraj jest zobowiązany do stałego powiększania areałów lasu, ponieważ należy realizować krajowy program zwiększania lesistości. Krótko mówiąc, z roku na rok ma przybywać chociażby w ułamku procenta, ale jednak obecnie w 2020 powierzchnia lasów ma wzrosnąć do 30%, natomiast w 2050 ma to być około 35%. Tak wydaje się niewiele, ale spójrzcie proszę na powierzchnię lasów sprzed 1980 roku. Jednak gdzieś coś się powiększa. Okej. Okay. Wycinki nie są prowadzone na skraju lasów, ponieważ ich zewnętrzne części chronią wnętrze lasu. Mówiąc najprościej, są to ściany tworzące barierę. W sensie tam jest ekosystem i życie. Jakbyś zaczął wycinać na zewnątrz, to zwierzątka i rośliny coś tam okay, siedziało, a w środku jest okej. Okay. Ja nie mówię, żeby w ogóle nie wycinać lasów. No nie, no come on. Nie. To mi chodzi o utrzymanie tego na sensownym poziomie, nie? I w ogóle... Jeżeli jest tak, że procentowo jest w górę, to okej, okay, no tylko chciałem tylko dopytać. Po prostu z kamery satelitarnej wyglądało to zadziwiająco. Jeśli ktoś chciałby się doedukować, to polecali... Z kanał Echa Leśne? Sporo ludzi polecało. Okay. Z kanał Echa Leśne. Okay. 150 tysięcy subów. Jak kupić drewno z lasu? Dziś jesteśmy w gościnie u Grzesia. W leśnictwie Dzierżążnia. Gwolem. Chrząszcz Rzewoszyce, powiat Łękołody. Witamy. Cześć Grzesiu. Śmieszne. Ja mam takie pytanie. Jaki opał kupimy u leśniczego? Z opału lisiastego mamy buka, dęba, brzozę, czeremkę. Lisy, knury. Jenoty. Okej. A sprawdziłeś kiedyś, co to jest jenot? Jenoty grasują w polskich lasach. Nie jak skunks, tylko jak szopracz, Boże. Szopracz. Faktycznie. No. Wygląda jak szopopracz, identycznie prawie. Bo właśnie to jest chyba jakaś odmiana szopopracza. Ale to już nie. Jak jest po angielsku szopopracz? Raccoon. Can you spell raccoon for us? R-I-C-O-O-N. I think it's double C. Yes. R-I-C-C-O-O-N, okej. Okay. Czekaj, może nie Edyta Górniak dodała. Nie. Koleś odświeżył casualowo Instagrama, że sprawdzić przypadkiem. Ile się czeka na dodanie? No wiesz co, może jest teraz na konwencie foliarzy. Nie obrażaj ludzi, Karol. Ale nie obrażam jej. Obrażam jej. Życzę grubej folii. Nie, bo ona o sobie, nie, że jest foliarką. Po pierwsze, ona jest foliarką. Nie, bo właśnie... Ona jest foliarką, ona jest anty... Nie, ona jest antyszczepionkowcem i z foliarą. Ja ci tego powiem. Jak ktoś jest foliarzem, to on nie lubi, jak się o nim mówi, że jest foliarzem. A to mnie akurat nie interesuje. Ona ma napisana czwarta gęstość w opisie na Instagramie. Jak ją spotkał na ulicy, zaczął mi się śmiać. Może chodzi o coś zupełnie innego, a po prostu się nazywa tak samo. To jest na pewno jakieś ESO. Na 100%. Co to może być? Stary, physical ascension symptoms as we move into 5D. Stary, czy są fizyczne symptomy, jak się z 4D przenosi do 5D? Słuchajcie, tytuł filmu to fizyczne ascension. Co to jest ascension? Wstąpienie? To jest jakieś wniesienie. Nie, ascent to jest unieść się, no. Symptomy, jak się przenosimy do 5D z czwartej gęstości. Physical symptoms of ascension into 5D. Tam napisy. Or fourth density, same thing. Now your DNA is upgraded. Oh, wiadomka. And these are those quantum vibrations. It's the fourth density of existence. And this is a different frequency of matter. The very matter within your No i to jest naukowa rycina, której potrzebujemy. CGI 3D. No i to jest właśnie naukowa jakaś grafika, nie? Nie wykres. Dawid Myśliwiec, mógłbyś się uczyć. Tak się powinno robić. To jest przynajmniej ładne, ciekawe coś. Ja chcę w skrócie się dowiedzieć. Tak, w skrócie.
O piątej gęstości. Bo może mam jakieś symptomy. No właśnie. No może masz. Nie wiedząc o tym. Możesz mieć. You don't want to lose focus on the third density. You're still a third density being. Dokładnie. You have your fourth density body activated, as I've said in this video. But you still need to have a handle. Tłumacz, co się dzieje. Chodzi o to, że nadal jesteśmy jeszcze trzywymiarowi, ale wchodzimy w czwartą gęstość. Znaczy, to jest trochę prawda w tym, jakby, no, że człowiek jako istota duchowa ciągnie ją ku transcendencji. No patrz na Neumana, nie? Już to widać po nim, że go ciągnie. Kolego, wchodzenie w coś wyższego niż, no tak. niż materialność. No tak. I że nawet jeśli takie rzeczy się gdzieś wydarzają w człowieku i ciągnie go tam, to powinien mieć jedną stopę na ziemi, bo nie możesz odlecieć, bo jak sobie za bardzo otworzysz głowę, to ci mózg wyleci. Dlatego trzeba uważać na opryski na lisy. To są smugi kondensacyjne. To są opryski na lisy. To się oficjalnie nazywa opryski na lisy. Nie, patrz. Piszę smugi kondensacyjne. Wygląda tak samo. I wiesz... Włodek, to są... No tak, to są smugi po samolotach, ale to nie jest tak. I wiesz, co jest najciekawsze? Że to nie jest tak, że ten samolot o tutaj, jak on zostawia taką parę, że on tak naprawdę coś wypuszcza z siebie i zostaje nie, ta para. Nie, to jest po prostu powietrze. To jest gorące powietrze, miesza się... To są opryski na lisy. I przestań ludzi kłamać. Przestań ludzi kłamać, to są po prostu opryski na lisy. To jest chemtrail. Spatrz stary na to. Widziałeś czemu akurat na lisy? A nie, bo to jest oficjalnie. Okej, okay, czyli to jest siema. Patrz jakie smugi, patrz jak spryskują skubany. Skubany. Between levels of existence our vibration is moving between, so we're phasing between realities and this can cause dizziness as we're. Czyli na przykład masz tak? Masz czujesz się czasem tak niedobrze? To może być przez to, że mieszam się między jedną reality a drugą? Tak, to nie jest kwestia jedzenia. No właśnie, jaki jest twój vibration ostatnio? Jakie masz vibrations? Pretty good. Pretty good? Pretty good. Pretty good like 450 megahertz or... Very, very high vibrations. High vibrations. High. I have good vibrations. Dun, dun, dun. Czyli czego się dowiedziałeś od pani? Czwarta że to nie jest rada medyczna, porada medyczna, do czego ona udziela. A weź na jej kanał. No wpisała, żeby jej nie zdjęli, nie? A dużo w ogóle wyświetleń ma to całkiem. Stary, to jest w ogóle zweryfikowany kanał. 2300 komentarzy. Stary, to jest zweryfikowany kanał. Ma 12, popatrz, ma 12 tysięcy łapek w górę i tylko 690 w dół. Co trzeba zrobić, Karol? Usunąć wszystkich toksycznych ludzi połączyć się z drugim bliźniaczym płomieniem. Tak? Poczuć, jak energia idzie w górę i w dół po czakrach. To mam codziennie. Brak apetytu, bezsenność. Chcieć się podzielić swoim objawieniem z innymi. Jak będziesz miał któryś z tych, to daj znać. Daj łapkę w górę. Anyone's all. Czy ktoś jeszcze czuje zmianę w ciągu ostatnich 2 tygodni? Napisz do ciebie, że to. I need to take a shit. Gruzin from Poland. Poland. jesteś hejterem. Nie z Russia. Gruzin from Poland. Rael. Is hello. To, o, będziesz miał łapkowany komentarz, stary. No. Oni nie wiedzą, to jest inny ruch. A, nie wiadomo. Mogą być połączeni, realiz lofim. Kto nie wiedział, to zaszło piątkę odcinek. Ale w ostatnich 2 tygodniach czujesz shift? Wiesz co, nie, ale na przeciągu ostatniego miesiąca mocny shift mam. Shift na co? Lewy shift. Aha, jeszcze odnośnie tych drzewek, bo dzisiaj też w tym odcinku mówiłem, że faktycznie stare drzewa mają ten bilans ujemny CO2 versus tlen, bo drzewo przestaje... Nie. No właśnie, jednak tak. Nie. Bo drzewo przestaje swoje życie pochłania CO2, jak jest stare, to przestaje mieć już możliwość magazynowania tego CO2 i zaczyna oddawać całe, które nagromadziło przez ten cały czas. I że faktycznie ale przez cały czas ma liście i jest proces fotosyntezy. Może ktoś z leśników mógłby się wypowiedzieć, bo w sumie jak ktoś był z leśnictwa, to zawsze mówił o tej wycince, nie mówił o tym... No nie, no poczekaj. Powiem, gdy obumierają, no to gdy nie, jest różnica między starym drzewem, czyli starym drzewem, które rośnie i jest zdrowe, a drzewem, które obumiera i wtedy może uwalniać CO2. No to nie, no come on, to jest trochę jednak różnica. No bo uwalnia drzewo, na przykład, które się przezwróciło. Masz rację, masz totalnie rację. Ale wiesz, o co mi chodzi, czy nie? Tak. No nie, no to jest ta różnica, no bo baba tam mówiła, że stare drzewa... No to baba mówiła, że stare drzewa produkują... To jest posłanka na Sejm. Nie mów o posłach, baba. Przepraszam. Tutaj ktoś stary zrobił balladę w lepszym kawałku. Balladę o jaszczurach, stary. Jakiś czas temu z braku lepszego zajęcia przerobiłem jedną z waszych zdecydowanie niewystarczająco docenionych piosenek z końcówki Alesa w kompletny utwór w pełnej aranżacji instrumentalnej. O, super! Z pozostawioną oryginalną ścieżką wokalną. Ale riffiki fajne, tak bardzo. Ho, 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 ho.
Tu się trochę rozjechało. Także może załączymy. Dobre gówno. Powiem tak, w trójce by nas puścili. Ma na imię Lubomir. No, ludzie mają imiona, wiem. Też za każdym razem, jak się o tym dowiaduję, to jest naprawdę. To nie jest tak, że ludzie się nazywają Ej, ty? A taka dziewczynka w przedszkolu ma na imię Mija. Ciekawe imię, nie? Ale w Polsce to ma... Nie, no wiadomo, w Polsce powinna się na imię Jan Paweł II. Głupi jesteś, Karol. Ja jestem dość głupi. I dzieci twoje głupie będą. Nie będę miał dzieci. No ale jak będziesz miał, to będą głupie. Nie będę miał. Zjem sobie trochę gruzu, zjem sobie trochę kałby, będzie mi lepiej. Nie wytrzymam do końca odcinka. Z cukrem. Taka dobra jest, zjem szybko teraz. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się już jutro. Pamiętajcie, żeby pozostać dobrze wiecie jacy, ale przede wszystkim pamiętajcie, żeby być dla siebie dobrymi ludźmi, bo tylko dzięki temu na zawsze będziecie... Lekko? Stronniczo.